Jak stworzyć szybki, prosty chlebek z automatu, bardzo dobry. Trzeba na samym początku wsypać drożdże suszone do pojemnika z automatu. W tym przypadku 8 gram spokojnie wystarczy. Wsypujemy. Następnie nalewamy, tu jest ważne, 250 ml wody. Ciepłej wody, to ma być około 40 stopni woda. Mniej więcej. Tak. Jeszcze 50 ml. Mamy 9. Następnie zostawiamy. Troszkę możemy pomieszać te drożdże. Zostawiamy na około 10 minut, aż powstanie piana. Po 10 minutach. Po 10 minutach następnie dodajemy około 400 g mąki, 2 łyżeczki cukru, łyżkę soli, 50 ml oleju, może być rzepakowy. Ja osobiście dodaję jeszcze słonecznik, siemię lniane, czasem jeszcze zdarzy się, że dodam ostropesta plamistego. Ustawiam następnie na program 1, który 2-3 godziny w automacie i mamy pyszny, piękny chlebek.